Dobry wieczór Państwu. Hala sportowo-widowiskowa w Katowicach. Czwarty mecz pierwszego dnia hokejowych mistrzostw świata grupy A1976. Aleksander Malcew, a więc już to nazwisko, mówi, że gra drużyna Związku Radzieckiego, która dziś jest pierwszym przeciwnikiem naszej reprezentacji. No, co zrobi Aleksander Malcew? Podanie do Harłamowa, tego ogromnie sprytnego zawodnika, świetnego technika, bardzo ładnie to zrobił. Dzielnie się bronili nasi. Wybić krążek, bardzo dobrze. Jaskierski, uwolnienia oczywiście nie ma. Jeszcze to potrwa jakiś czas. Zdzisław Włodarczyk i Ryszard Nowiński, numer 24 względnie 22. Gorąco pod tą bramką wybił zdecydowanie Ryszard Zdzisław Włodarczyk ten krążek, który jest oczywiście teraz uwolnienie, ale było to jak najstrasznie szybki Szewczyk. Pięknie, Tkacz jest pod interwencją. Ziętara maja tu Jaskierskiego. Znakomicie strzela, jest! Doskonały! Mieczysław Jaskierski, środkowy pierwszej piątki, środkowy napastnik mistrza Polski pierwszej piątki Podhala. Piątki Podhala, nowy targ. Z naszej strony piątka Stefaniaka, ze strony radzieckiej trzecia piątka Władimira Golikowa. Uwaga! Piękny gol Ryszarda Nowińskiego. Lat 25. To Jakuszew, no zobaczymy, Jakuszew i Tkacz. Zaczarował go Andrzej. Atak Michajłowa i pierwsza bramka przy tej chwili nieuwagi, chwili dekoncentracji naszego zespołu, grającego 4-4. Nowiński i Harłamow jeszcze na ławce kar. Na lodowisku jest Nowiński. Bez komentarza. Oj, oj. Ale nic, gra toczy się dalej. Nadal prowadzi nasza drużyna. I teraz Jobczyk, Wiesław Jobczyk. Trzecia piątka na lodowisku. Jobczyk. Piękny strzał z dekretu. Wspaniała bramka. Doskonale. No, ten chłopak rozwija się nieledwie w oczach. Niedawno, jak powiadają, załapał się w reprezentacji. Młody chłopak, wywodzący się z Siedlec, grający obecnie w drużynie Beltonu. 22 lata. Widzieliśmy go niedawno w drużynie olimpijskiej. Dziś jego wielka 17 minut i 8 sekund w tej chwili przed końcem drugiej tercji. Nowa postać na lodowisku, nowa postać w białym kostiumie z numerem 11, Helmut Baldaris. Uwaga, piękny Jaskierski, czwarta bramka, co się dzieje? 4-1 Polska, Związek Radziecki w odstępie niecałej minuty. A tu niektórzy nie wierzyli, że Jaskierski potrafi strzelać. Fantastyczny mecz, chłopcy, tak dalej. Kapitalne otwarcie, kapitalny początek turnieju. 4-1 Polska, Związek Radziecki. W czwartej minucie drugiej tercji, w 24 minucie meczu. Druga bramka Mieczysława Jaskierskiego, środkowego napastnika pierwszej piątki, środkowego napastnika drużyny mistrza Polski. Podhala, nowy targ, Mieczysława Jaskierskiego, który debiutował w 1970 roku jako 20-latek w Sztokholmie na Mistrzostwach Świata i odtąd stale w reprezentacji, zawodnik skromny, najlepszy. Wszyscy są bardzo dobrzy. Uwaga, Harłamow, uwaga, nie daj się zaskoczyć. Dobrze Andrzej to zrobił. Na drugiej tercji rozgrywka tutaj pomiędzy Korotkowem i Szalimowem. No i Aleksander Jakuszew, znakomitość pierwszej klasy. Trzeba powiedzieć, że tutaj rzucili na
szale. Wszyscy zmuszeni byli zmienić kierunek jazdy, podwracać w kierunku środka. Jeszcze sytuacja. Nieprawdopodobne. Piąta bramka. Drugi gol Wiesława Jobczyka. Piąta bramka. 5-2 prowadzi Polska ze Związkiem Radzieckim. W 27 minucie. 7 niespełna minut. Tak, 6 minut i 48 sekund i 5 bramek w tej tercji. Jeszcze raz je przypominam. Michajłow 2-1, Jobczyk 3-1, Jaskierski 4-1. Gdzieś drużyny ze Stefanem Czorikiem. I będzie bramka! Nie! Tuż obok! Tretiak dziś wybił ten krążek. Kontratak, nadal drużyna radziecka w osłabieniu. Spartakowcy na lodzie. Szalimow tam czeka na podanie Jakuszew. Sygnał sędziego. Jest Szalimow, wolny Szalimow, objazd z drugiej strony bramki, wybicie krążka przez Marcinczaka. Szalimow, no tutaj to trzeba powiedzieć, że nie wykorzystał tej okazji. I gol, który chyba zdobył obrońca nadjeżdżający tutaj w ostatniej chwili, moim zdaniem Jurij Ljapkin. W liniowych, uwaga, Harłamow. Uwaga na Harłamowa! Pięknie tkacz, no ale jeszcze jest gorąco. Wasiliew, teraz będzie ostry strzał Łutczenki. Piękna obrona Jobczyka. Jeszcze raz Łutczenko. Jeszcze raz ofiarne wejście Jajszczoka. Obok Konrad Jajszczok. Jest Wiesław Jobczyk. 1-1. Ostry strzał i gol! No to już tego meczu nie przegramy. Na 63 sekundy. Przed końcem spotkania 6-3. Wiesław Jobczyk, to jest trzecia bramka tego zawodnika. Zawodnika, który dopiero teraz w tym sezonie wszedł do reprezentacji, który w paru dosłownie miesiącach zrobił fantastyczne postępy, ogromnie się rozwinął. Był jednym z najlepszych podczas tego, no nie chcę do tego wracać, na pewno nieudanego. Jeszcze gra toczy się dalej, 55 sekund, 3 bramki przewagi. I jest Andrzej Tkacz. Jest, tak, krążek. Wszyscy zamarliśmy na chwilę, gdzie ten krążek jest. O generalną wszystkich drużyn rzecz jasna poczekamy, jest Tkacz. No, poklepują go tam zawodnicy, nie widzę krążka. Polska gola, taka jest kibiców. Wola.